Rozpocznijmy sobie tu nagrywanie. Gra nazywa się Kres i polega na tym, że ustalamy... ustawiamy przykazania naszym ludzikom. Dobra, teraz... Your goal is to lead your... Dobra, musimy dowodzić jakimś tam społecznością. Dobra, be careful. Dobra, mogą zginąć oczywiście. Wsadem się kręci, tym się kręci, okej. Myszką się kręci. Okej, tym się kręci i tym się kręci. Okej, to jest intuicyjne. Dobra, zoom in or double click on a city in order to get information. Aha, dobra, jest. Dobra, if you zoom in or double click on a hut surrounding the city, you get the information o tych chatkach, tak? Ale nie widzę, bo ja double click robię na chatki i nie widzę. No dobra, ale tu też mam. Jakieś murzynki sobie tańczą, tak? Duże te murzynki, no dobra. Dobra, which are guiding your follow plan? Dobra, bez moich jakby, bez mojej pomocy oni sobie będą kształtować swoje życie tak jak potrzebują, tak? Czyli potrzebują jedzenia, to sobie pójdą jedzenie zrobić, potrzebują czegoś innego, to coś innego zrobią. No i wtedy, żeby byli szczęśliwi. Dobra, tu. The city is unhappy, see the followers' houses for details. Dobra, aha, to są ich, ten. Co się temu nie podoba, na przykład? Dobra, pracuję w kopalni, potrzebuję metalu, żeby przetrwać. Offspring, nie wiem co to znaczy. Offspring? To jest coś z pogodą? Metal in abundance. Wyprowadza ci. Ten są na przykład szczęśliwi, tak? A ten? Dobra, no ale co z tego? No pracujesz w kopalni, stary, bo takie jest życie. No dobra, nieważne. You and your followers communicate with the use of symbols. You. Dobra, porozumiewamy się za pomocą symboli i ja ich używam, żeby się z nimi, no, komunikować. Forest in the world. Dobra, lasy w świecie, burrito w świecie, czyli desery? Czy desert? Czy pustynie? Chyba pustynie, nie? Fullness. Dobra, no jedzenie. Okej, okay, to są te symbole. Tu jest jakiś command. The command. The commandments. Aha, to są te przykazania. Aha. Przykazania, które piszą, składają się z trzech elementów. Wszystkie zaczynają się od jakby kondycji, tak? Czyli jeśli koleś jest nieszczęśliwy, to są te... Kurde, to są desery czy desery? Kurde, czy pustynia? Czekaj, desert. Desert to jest pustynia. Desert. Desert. Ty, to jest chyba deser. Nie, desert. A desert? Ty? Nie, desert. No to dobrze. A jaki jest deser? Kurde, angielski taki trudny. Nie no, des... A, przez dwa E. No dobra, no to jest jednak pustynia. Dobra. Dobra, czyli mam, że nieszczęśliwi. Nie. Dobra, nieszczęśliwi. Teraz skąd... If I am unhappy, coś powinienem zrobić, nie? I teraz jest akcja. Pustynia. No dobrze było, no to dobrze było z pustynią, a zwa... No, no. Już kurde, angielski wszystkie są bawi, uczy. What actions? Dobra, jakie są akcje? Aha, że coś ma być sprioryzowane. Priorytet musi być na coś? Na coś? Tu, żeby nie było priorytetu na coś. Metal w świecie i młodzi followersi. Dobra, try to place an action. Metal, no dobra.
Jeśli są nieszczęśliwi, to mają zbierać metal, nie? Dobra, left to the control panel, to jest to. Aha, koniec tutoriala, nie? Dobra, zobaczmy, co ta chata ma. Sterowanie jest takie trochę zjebane, że tak powiem. To jest jakieś oko. To jest... Aha, bo to jest ile mają jedzenia, ile mają metalu. Ile mają, ile będą mieli dzieci. Czy miasto jest szczęśliwe? Jest. Overfeed, są bardzo najedzeni. Aha, i jak, w jakim są wieku? Okej, okay. Ale gdzie oni poszli? Gdzie oni idą? A, bo to są te kopalnie, dobra. To są te kopalnie, rozumiem, tak? To są te kopalnie. No dobra, no to niech oni sobie idą. Co tu jest jeszcze po lewej? Aha, dobra. Zobacz, jakie są przekazania, okej. Okay. Aha, i napisz jeszcze przekazanie jakieś. A ci czemu? Na przykład czemu ci są nieszczęśliwi? Dobra. Jedzenie. Dobra. No ale co z tego, że jedzenie, to co, ja mam im napisać jakąś ten? Dobra, przyspieszmy to trochę, bo oni nigdy tego nie wykopią przecież. A tu chatę założyli, tak? Wy, oni kolejny obóz założyli. No ale są szczęśliwi ogólnie, tak? Bo lubią metal mieć. To mi się to podoba. Co on tu sobie myśli? Farm jobs. A, nie lubi być farmerem. Oj, ci chyba umarli. Z głodu umarli. Wiecie co? Jest bardzo mało jedzenia, dlatego napiszmy nowe przykazanie. Dobra, czyli jeśli... No nie, a co to jest? Co tu jest? Aha, dobra, jeśli jest, jeśli hangry są followers, to wtedy powinni... Co oni wtedy powinni? Jedzenie robić? Czy to tak działa? Dobrze zrobiłem? No jak nieszczęśliwą wioskę, dobrze jest, kurde. Z tego bombika tutaj. Nie no, wydaje mi się, że dobrze tutaj kombinuje, nie? Jak jeszcze przykazanie im zrobić? A co to jest back to tutorial? Aha, nie, no dobra. Menu i są prędkości tego. Nie no, ci są ogólnie szczęśliwi, tylko wydaje mi się, że coś dzieci nie chcą robić, nie? O fuck, a ci z czego umarli? O ja, ze starvation umarli. Ale ci już mają jedzenie, nie? Bo oni mają farming job. Ci są farmerami. Tu niby było, aha, dobra, mają pełno jedzenia, pełno ten, ale dzieci nie mają, nie? Bo to jeśli chodzi o wioskę, a w tej wiosce? W tej wiosce też nie mają dzieci, mają bardzo dużo starzejących się osób. Musimy im zbudować przykazanie. Jeśli jesteście szczęśliwi... To spriorytetyzujcie. Czekaj, co to jest? Jedzonko. Znaczy dzieci. Kurde, nie jedzonko. Zapisałem to przykazanie. Aha, jeszcze jest przykazanie. Ej, czemu mi przykazanie uciekło o tym? Dobra, jeśli jesteście nieszczęśliwi, to priorytet tego, tak? Dobra. A bo one się zużywają, to jest bez sensu. To co, ja muszę od nowa je ciągle?
Czemu ci nie mają jedzenia? Czy oni umierają z głodu? Kurde. Albo jeśli nie da cofnąć, to o to chodzi tych przykazań. Patrzcie. A nie wiem, jaka jest populacja. Wydaje mi się, że wszyscy umarli jak na razie. Czemu ci są głodni? Wydaje mi się, że moja wioska wymiera. Jeśli jesteście szczęśliwi, róbcie dzieci. Nie zrobię dzieci? Ktoś pamiętasz osoby, które dawały ci fanarta, poławia czy muszelek? Ja im tym pomagałem. Kurde, Maxoros, dzięki. I mam go tutaj za plecami, bo go będę wieszał dzisiaj na ścianie. Wiesz? Tu mam go. Z poławiaczami muszelek. Ale to wam pokażę później, jak będziemy ten, jak skończymy grać w krestach. Dobra, coś mi się tu wyłączyło. Dzieci robią, jedzenia nie robią. To jeszcze raz, jak jesteście głodni, to priorytet, że żarcie róbcie. Tak, dałem wam to przykazanie. Nie da się ich jakoś zapisać. Mają dużo jedzenia, dużo ten, są szczęśliwi, nie chcą robić dzieci. Young followers, róbcie dzieci. Dobrze to zrobiłem? Przykazania Soła. No nie no, umarli mi, z czego? No Boże, ci z głodu zdechli. No przecież tu jest pełno jedzenia, o co im chodzi? Wiecie może, wiecie, mi się wydaje, że to może z tego wynikać. Oni umrą ze starości, jak dla mnie najprędzej. Mają żarcie. Mają metal, tak? Tylko, że są starzy, tak? I on umrze chyba, po prostu umrze. Nie wiem, jak dzieci zrobić. Dobra, jak masz jedzenie... Nie. Jak masz... Jak masz metal... To wtedy nie wydobywaj. Nie no, jak nie wydobywaj metal? Bez sensu, a ci co umarli? Old age, kurde. No nie, wioska mi cała wymrze. Ja, jak oni te dzieci mają robić? Ktoś wie? Trochę zgłośnie, wiecie, master volume. Może tak być? Troszeczkę głośniej. No nie mam pojęcia, co nie mam zrobić, żeby oni zaczęli wydobywać te, znaczy robić dzieci, no. Może starzy już nie robią dzieci po prostu. Nie wiem, czym się te różnią trzy. To jest, że prioritize. Priorytet nadać akcji. To jest, że... Żeby wykonali jakiś temat, tak? A ten jest, żeby poszli i zrobili jakiś temat. Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to działa tak naprawdę. Teraz im nic nie dałem, nie? Ale dziecka i tak nie chcą robić. Jak mogą robić? Old followers. Ach, umarli. Boże święty. Dobra, turn off the tutorial. Dobra, jeśli jesteście nieszczęśliwi, to idźcie sobie pokopać. Jeśli wam brakuje jedzenia, to idźcie sobie zbierać jedzenie. A jeśli jesteście szczęśliwi, to mu róbcie dzieci. Tak? Przeżyją to, czy nie?
Dobra, robią jedzenie, ale patrzcie, mają to bardzo duży zapas jedzenia. O dobra, ci już są szczęśliwi, tak? Czym, co znaczy moving out, że co, że się wyprowadzają? O, dzieci się rodzą, patrzcie. Gdzie, bo są szczęśliwi, to dzieci robią. Jeśli jesteście młodzi, róbcie... Nie. Róbcie dzieci. O ja. Umarli z głodu, nie? Jak mogli umrzeć z głodu? Nie rozumiem tego. Tych dzieci coś nie chcą. Źle musisz tą zwykłą rękę dać, tak? Jeśli są szczęśliwi, róbcie dzieci. Dodałem. Wszyscy robią dzieci teraz. A czemu, czym się różni zwykła ręka od ten priorytet od zwykłego? O, rzeka tu w ogóle coś zalewa wszystko, nie wiem czy wy to widzicie. O fuck, dom mu zalała rzeka. Dobra, jak jesteście nieszczęśliwi, zbierajcie metal. Jak jesteście głodni, zbierajcie jedzenie. Co oni tańczą o deszcz, bo nie rozumiem. Kurde, z głodu zdechł, no nie wierzę w to. A przecież cała wioska ma jedzenie, nie? Widzę, że mają jedzenie. Ta gra jest jakaś skomplikowana. A co znaczy forest in the world? Że co, jak jest pustynia w świecie? Las? Nie wiem co to znaczy, że co, że jak jesteście szczęśliwi, róbcie las? Co to znaczy, będą robić las? Robienie dzieci. Mają Parkinsona. Nie wiem co im zrobić, wiecie co? Co tu u nich jest na przykład? Jak jesteście głodni, priorytet, zbierajcie jedzenie, nie? No ale jak jesteście młodzi, to też, no młodzi dzieci robią, tak? Szczęśliwi robią dzieci. Nie da się tego na dłuższy okres ustawić? Tutaj na przykład, nie wiem, nie da się coś kliknąć, żeby to dłużej trwało? Ciągle im tego żarcia brakuje, mimo że są praktycznie wszyscy na żarci, na maksa. Zbierają jedzenie? Zbierają jedzenie. No to jest głupie, że ja muszę non-stop to samo, wiecie? Ten co umarł. No jasne, z głodu, kurde. Wcale nie mają żarcia pełno. Dobra, ale jak jesteście overfeeded, to też zbierajcie kamień. O, patrzcie. Bo oni są raz overfeeded, a raz mają kamienia za dużo. Całkiem nieźle mi idzie jak na razie, trochę ich tu jest, tylko nie ma żadnego wskaźnika. Ja rozumiem, że ta gra jest w alfie. Ogólnie wszyscy są szczęśliwi, nie? Jeśli jesteście smutni, zbierajcie kamień, super. Jeśli jesteście głodni, zbierajcie jedzenie, super. No, to się trochę rozwija tutaj, widzę. Tylko co, ja bym chciał te... Czekajcie. Sushi, bo dzisiaj ścianka. Jaka ścianka?
Dziś nie ma ścianki, bo cię nie umówiłem z kolegą. Cześć, Soushibo, która godzina? Jak, która godzina? Nie rozumiem, o co chodzi. Która godzina? Soushi, jeżeli płacę klient na PayPala, to czy będę mógł za jego pomocą od razu dokonać transakcji? Nie no, chyba normalnie. Chyba, że go wpłacisz tak, że on nie dojdzie. To ten nie będziesz mógł. To jest wszystko spoko, tylko co dalej z tą grą, nie? Nie da się wydłużyć naprawdę tych? Nie rozumiem tego trochę. Czemu nie mam na live tagu z tą grą? Bo ta gra jest, nie da się jej otagować. Co to znaczy moving out? Że się wyprowadza? Utopił się? Co to znaczy, że się utopił? Czemu się utopił niby? Dobra, mamy. Jest dobrze, dużo jedzenia. I tak dalej. Tylko nie wiem za bardzo, o co w tej grze chodzi. To już jest koniec tej gry. Ja mam tylko takie rzeczy robić. Claudette. Oni się topią, wiecie? Zalewa ich woda. Nie wiem, co to znaczy teraz. Nie ma czegoś takiego, że jak się topicie, to macie uciekać gdzieś? Czemu mi zalewa non-stop ich? Dałem im, żeby co? Żeby szli na pustynię? Chyba im kazałem iść na pustynię. Jak są szczęśliwi, idźcie na pustynię. Nie wiem. Naprawdę, utonęło mi kilku typów mi utonęło już. To mi się nie podoba, naprawdę. Kurde, ilu ich tonie, patrzcie na to. Co ja mam robić, żeby oni nie tonęli? To jest wulkan z wodą, tak? No ale tu nie ma czegoś takiego. Rób coś z wulkanem z wodą, nie? Dużo dzieci jest. Wszystkiego jest spoko, tylko że potonęli mi wszyscy. Nie czaję za bardzo, o co dalej w tej grze chodzi. Czy ktoś widział, jak w to wąziu grał i może powiedzieć? Mosty muszę pobudować. Old followers. Idźcie. No pustynie. Co wy na to? Tu nikt nie dożywa starości u mnie. On tu uprawia coś, tylko że to mu chyba zalewa non stop, nie? Wy w ogóle, z tego co widzę, to się zatrzymały te duration 10, duration 6. Patrzcie, i to stoi w miejscu od jakiegoś czasu. Chyba gra się zbugowała. Mówicie, że wąziu grał i ciągle przegrywał. Wiecie co, mi tu całkiem to... Całkiem spoko to wyszło, tylko nie wiem, gdzie wszyscy zniknęli nagle. To... Ej, chyba mi jeden kolej został, tylko niezalany. Ej, żyj człowieku. No ale chatki jeszcze są, to ich więcej gdzieś musi być. Co oni robią? Ruchają się w tych chatkach, bo to jakieś dzieci produkują, z tego co widzę. Tylko ten łazi coś wydobywa. Wydaje mi się, że oni dzieci robią, tylko że te dzieci może wychodzą z chatek i się topią?
chatki na wodzie. I on wraca z metalem, patrzcie. Jakiś rąbnięty koleś. Gra się zatrzymała chyba. No powiem wam, że gra jest zastanawiająca, nie? Na to, jak żeście na nią zareagowali na czacie wcześniej, to myślałem, że będzie trochę bogatsza, bo jak na razie... Znaczy pomysł jest ogólnie spoko, nie? Że te przykazania i tak dalej, tylko że nie podoba mi się to, że te przykazania się resetują po 60 sekundach, co powoduje, że non-stop trzeba to samo robić. Druga rzecz mi się nie podoba, że chyba jak te przykazania ustawię w jakimś tam określony sposób, to już nic nie muszę w grze robić, nie? Wiecie, to już nic bym chyba nie musiał robić dalej. Drzewa utrzymują... A, drzewa utrzymują koryto rzeki. Co, oni będą siać te drzewa? Patrzcie, wyszli z domów. Wcześniej robili rzeczy, dzieci, a teraz co, sadzą drzewa? Jedni robią drzewa, a inni chyba robią... Nie robią drzew. Wiecie co, mnie zastanawia, co oni tu robią. Wioskę drugą zrobili, ale zajebiście, patrzcie. A rzeczywiście, oni stawiają te drzewa. O, tu jeszcze trzecią wioskę, o Boże, czwartą! Co się dzieje? Czy ja wygrałem grę? Piszcie do Makuły, że wygrałem! Ja! Wystarczyło drzewa sadzić i oni wszyscy, patrzcie, wyszli, rozmnażają się. Tu wioska, tam wioska. To jest magia! Kurde, MVP Soushibo! Jak ja to zrobiłem? Idźcie i rozmnażajcie się, moi drodzy. Jako ja wam życzę z Soushibo. A sadzą tu te drzewa, rzeczywiście, te drzewa się sadzą. Kurwa, no nie wiem, co zrobiłem nawet, że tak jest. Przykazania się zatrzymały, nic nie będę robił teraz, tylko zobaczę, co się wydarzy jeszcze. Czy oni się wszyscy sekszą? Patrzcie, jaka dzietność jest wysoka. Wszyscy mają najwyższą dzietność, najwyższą szczęśliwość. Wydobyli cały metal. Zaraz mogą się zdenerwować i zesmutnieć. I to może być koniec moich wiosek. Wow. Co te murzynki? Oni tu tańczą. Metal im się kończy, tak mi się wydaje. Będą smutni. Ale ta gra w ogóle jak się tu jedzie, to dziwnie coś się dzieje z grafiką. Tu nawet zrobili wioskę, popatrzcie tutaj. Czy oni zaraz całą wyspę przejmą? Patrzę na nich z góry, nic nie muszę robić więcej, patrzcie. Rozwijajcie się, moje dzieci. Jestem waszym bogiem. I co? Myśleliście, że... O, patrzcie, wykopali tu metal nowy. Myśleliście, że jestem leszczykiem w tą grę. Trochę podlałem tutaj, trochę podlałem. Później zrobiłem, kurde, że koniec podlewania, nie? Tak się wydarzyło, tylko strasznie szybko wydobywają metal i widzę, że tu już na przykład nie ma w ogóle metalu, nie? I tak są szczęśliwi, nie? Metal for survival. To sobie idźcie kopać, jak macie metal for survival. No co ja wam zrobię? Jak się mieszka na takiej małej wyspie, to kurde, siłą rzeczy kiedyś trzeba umrzeć, bo to się pokończy to wszystko. Czemu się... O, chmura! Dobra. Zróbcie jeszcze sobie jakieś dzieci więcej. Patrzcie, co oni tu robią. Sieją coś. Mi się wydaje, że dlatego wygrywamy, bo mi się udało to zbugować, że to nie leci czas, nie? Jestem królem tej gry. Zwycięzcą.
Nie ma za co, że wam pokazałem cheaty. Tu by się jakaś wioska mogła zrobić. Możesz jakieś przykazanie zrobić. Czy to jest Populus? Nie, no to jest gra Crest. Niestety nie ma jej na Twitchu, więc musiałem sam ją nazwać. No i co? I tak to właśnie wygląda. O, woda tu zaczęła cię spaszcie. Nie ma to jak woda, która płynie od morza do nie wiem dokąd. Pod górkę chyba się zaczęła lać. Ale znów patrzcie, znów wszyscy poszli do domów, nie? Wydam im nowe zarządzenie. Jeśli jesteście szczęśliwi, róbcie metal też. Nie robią metalu. Koniec. Już nic im się nie chce robić teraz. No dzieci już porobili, tak? Dobra, jesteście młodzi. Idźcie na pustynię też. Zarządzam. Tego też nie bardzo chcą robić. Jeśli macie dzieci, idźcie na pustynię. Ja wam tyle im przykazań dałem, że oni już chyba nic nie wiedzą, co mają robić. O, a tu mają dużo metalu, patrzcie ci. W letarg wpadli chyba. Nie wiem, czy ich się da jakoś obudzić. Wszystkich na pustynię, kurde. Jak Mojżesz. Żydów, czekajcie. Nie. O, ktoś umarł, z czego? Utonął, no co wy gadacie? Jeszcze ktoś to nie? Myślałem, że te drzewa trzymają koryto rzeki, ale z tymi drzewami to było niezłe, że trzymają koryto rzeki. Dobra, moi drodzy, chyba będziemy kończyć tą grę, bo nie wiem za bardzo, o co w niej chodzi, nie? No, coś nam się tu udało całkiem nieźle podziałać, ale chyba właśnie dlatego, że gra się zbugowała i mogliśmy te przykazania robić tak, jak chcemy. Pomysł jest niezły, ale nie wiem, czy da... nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że da się go rozwinąć. Jedyne, co tu może działać jakby na tak, wiecie, że się zmieniają te plansze, to będzie zmiana map. Ale gra jest podobna do tej takiej fajnej gry, jak ona się nazywała, co można było zmieniać kształt wyspy i tam, wiecie, trochę woda ciekła, wiecie, żywiołami się działało. Wiecie, że można było na przykład podprowadzić rzekę swoim ludziom. Jak to się nazywało? Dust? From Dust się nazywała gra chyba. Podobna. I tam ona się po pewnym czasie, moim zdaniem, taka... No mówię, jeśli mapa była inna bardzo, to wtedy no, można było coś więcej porobić. Ale jeśli nie było mapy innej, to praktycznie non-stop się to samo robiło i gra się robiła dość nudna. Tak więc... Zobaczymy, co z tego wyrośnie. No, jeśli komuś się podoba tego typu gra, to ja polecam From Dust, bo to było niezłe nawet. Kilkanaście plansz przeszedłem, byłem zadowolony z siebie i nawet nie wiem, czy tam nie były jakieś plansze graczy też później, jakieś takie customowe. Nie. Dobra, tymczasem kończymy tego Cresta.